Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj z gry Enlisted i dzisiaj zajmiemy się czołgiem ciężkim KW-1. Czołgiem w grze Enlisted bardzo potężnym. On się pojawia w kampanii stalingradzkiej. Też niespecjalnie na zbyt wysokim poziomie. Z racji na przyspieszone badania, no to jak najbardziej jesteśmy w stanie dość szybko sobie ten pojazd odblokować. No i w tym momencie mamy jeden z najlepszych czołgów dostępnych właśnie w tej kampanii. I zaczynamy siać postrach na polu bitwy. Raczej większość czołgów nie jest w stanie nam jednym strzałem cokolwiek zrobić. Naprawdę trzeba tutaj mieć przeciwko sobie bardzo dobrego gracza, który ogarnia grę, żeby był on w stanie natychmiast nam zaszkodzić, natychmiast uszkodzić KW w sposób krytyczny, który wykluczy ten pojazd z walki. No i jak najbardziej ten czołg prezentuje się w kampanii stalingradzkiej rewelacyjnie. No po prostu pojazd, który warto posiadać, który warto mieć. Jednak w rzeczywistości, pomimo tego, że na papierze ten czołg wygląda imponująco, pomimo tego, że jest, wydaje się być niesamowicie potężny i skuteczny, to nie był to pojazd aż tak dobry, aż tak doskonały, jak jest wielokrotnie przedstawiany. Zresztą w wielu grach jest to pojazd niesamowicie skuteczny, natomiast w rzeczywistości wcale tak nie było, dlatego że on był mega problematyczny. Zacznijmy może od tego, że KW-1 de facto nie miał powstać, w sensie nie było na niego żadnego zlecenia. To jest wynik swoistego przypadku, dlatego że wstępny projekt tego czołgu powstał na podstawie SMK, też czołgu ciężkiego, a ten wstępny projekt to była praca dyplomowa. Więc absolutnie tutaj nie zakładano powstania KW-1, że tak powiem, tylko to był wynik właśnie tego, że pisano pracę dyplomową i taki czołg powstał. Ten czołg się spodobał, bo pierwszy prototyp powstał w maju 1939 roku. To był prototyp oznaczony U0 i on był wyposażony w dwie armaty, 76,2 mm i 45 mm. Zacznijmy może od tego, że ten czołg od razu spotkał się z niezłym entuzjazmem, tylko że z tego powodu nie dopracowano go, bo ten czołg był wciąż męczony przez awarię transmisji i silnika. Co ciekawe, o tych problemach wiedziano. Ten czołg wysłano na linię frontu podczas wojny zimowej i po jednej walce, która odbyła się 18 grudnia, ten czołg przyjęto na wyposażenie. 19 grudnia, dzień po, przyjęto właśnie ten czołg na wyposażenie. I ten czołg posiadał w tym momencie przyjmowania na wyposażenie masę usterek. Nie dodałem tutaj tylko, że przed wysłaniem tego prototypu U0 na linię frontu podczas wojny zimowej usunięto armatę 45 mm. Uznano, że po prostu to jest złe rozwiązanie i to była w sumie dobra decyzja, jednak pozostała ta większa armata 76,2 mm i to była armata F-32. Pojazd ten był naprawdę potężnie opancerzony, dlatego że z przodu posiadał 75 mm pancerza, to samo z boku i z tyłu, z czego od czerwca 1941 roku dokładano z przodu i po bokach ekrany 25 mm. Więc to spowodowało wzrost masy. Na początku ten czołg ważył 47 ton, potem ważył 47,5 tony. Teoretycznie ten czołg miał się rozpędzić do prędkości 35 km na godzinę, natomiast jeśli rozpędził się do 28, to był wielki sukces i praktycznie większej prędkości nie był w stanie osiągnąć. Więc jak widzimy, papier swoje, teoria swoje, natomiast praktyka troszeczkę inaczej się rysuje. Jeśli chodzi natomiast o kolejną kwestię związaną z tym czołgiem, co mi się wydaje dość istotne, to na początku te pojazdy były wyposażone w mechanizm obrotu wieży z T-28. Wieża KW-1 była mniej więcej dwukrotnie cięższa. Warto tutaj dodać, że to był ręczny system obrotu wieży, dopiero później zmieniono go na elektryczny. Ale to nie koniec. Silnik miał bardzo niską żywotność. To było mniej więcej 80-100 godzin pracy i nie można było uzyskać przez to przebiegu, który był obiecywany, czyli 2000 km. Ponadto system chłodzenia był również niewystarczający, a sprzęgła boczne miały niewłaściwe łożyska, więc ten czołg przez większość swojego okresu produkcyjnego był naprawdę niedopracowany. Ponadto warto zaznaczyć, że projektowano również inne pojazdy, które miały być znacznie ulepszone
I z tego powodu też fabryki, no na początku, zwłaszcza kiedy nie było jakiegoś nacisku niesamowicie dużego, starały się ograniczać w ogóle pracę i rozwój nad tym czołgiem, dlatego że była masa usterek do usunięcia, czasu było niewiele, również inne czołgi ciężkie przygotowywano do produkcji, więc fabryki nie chciały produkować z prostego powodu. Przestawiamy wszystko, żeby produkować czołg, który będzie produkowany chwilę, bo za chwilę pojawi się nowy czołg, który będzie bardziej dopracowany. No to wiadomo, produkujemy ten bardziej dopracowany i znowu wszystko trzeba będzie zmieniać. Po prostu wprowadzono do produkcji na wyposażenie całkowicie niedopracowany i nieprzemyślany do końca czołg. No, genialny pomysł, ale ostatecznie propaganda wybroniła KW-1, bo KW-1 chodził za taki no wspaniały, niezniszczalny czołg, który zaskoczył Niemców. Owszem, 88 była go w stanie przebić, ale to jest pomijane. Owszem, dla części czołgów niemieckich był nieosiągalny ten pojazd do zniszczenia, ale jeśli dobrze poszło, to on się po prostu w międzyczasie zdążył zepsuć. Więc to nie wcale nie było takie proste i to wcale nie było takie cudowne urządzenie zagłady, jak się wszystkim wydaje. Pomimo tego, że jest to pojazd ciekawy, bo pokazuje po prostu, jak funkcjonował trochę Związek Radziecki, to jednak nie był to pojazd tak udany i tak skuteczny jak w wielu grach i na pewno nie był tak skuteczny jak w Rennisted. No może faktycznie, jak się ustawiło go gdzieś i on miał stać i nie jeździć, to faktycznie mógł być skuteczny. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co wy myślicie o KW-1, jak wam się ten pojazd podoba. Czy graliście ten pojazd w Rennisted, a może natrafiliście na ten pojazd w jakiejś innej produkcji, jak tam się spisywał. Z mojej strony to tyle. Jeśli film wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał. Komentarze jak zawsze są dla was. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!